Nadajemy na żywo. Witajcie, witajcie. Zgodnie z zapowiedzią Prawda Siatki z Wojtkiem Drzyzgą. Prawda Siatki. Poczekamy może chwilę, Wojtek, na kogoś. Chciałem w ogóle wyłączyć światło, bo... Ładnie, co? No jak starczy, to może. Tak. Powiedziałeś mroczna atmosfera, bo to jest mroczny dzień. Słuchajcie, musimy rozpocząć od tego, co się wydarzyło, czyli brutalnego zabójstwa prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. No nie chce się wierzyć w takie rzeczy. No dzisiaj w cywilizowanym kraju, w XXI wieku, w dniu radości, w dniu zabawy, no współczujemy bardzo, bardzo rodzinnie. To się w tym żalu najbardziej z rodziną dzisiaj trzeba połączyć, bo aż, no my wiemy, że ten człowiek był bardzo z ogromnym sercem do sportu, co pokazywał swoją postawą, swoimi decyzjami i to było ponad polityką. Zresztą my z Jurkiem nie chcemy wchodzić w żadne polityczne akcenty, bo jesteśmy daleko od tego. Ja osobiście miałem okazję tylko uścisnąć prawicę ze dwa razy temu prezydentowi, ale każdy pobyt w Gdańsku, jego obecność, było widać, że facet jest taki wesoły, no widać, że ma takie dobre podejście też do młodzieży, do... Lubił ludzi, zdaje się, no, lubił sportowców. Mieszkańcy Gdańska się pokazali, no, oddając krew, gdy żył i walczył o życie, co znaczy solidarność. No my Polacy solidarność chyba mamy gdzieś w genach, trochę gorzej nam idzie co innego, ale nie chcę politykować. Tak, oddajemy hołd Pawłowi Adamowiczowi, łączymy w bólu z rodziną pana prezydenta. Prezydent wielkiego polskiego miasta zamordowany. To jest katastrofa i aż się nie chce wierzyć, słuchajcie. Tak, dlatego... ja myślę, że wszystkie miasta, nie tylko te, ale myślę, że wszystkie sportowe miasta, takie, które będą miały swoją imprezę, godnie uczczą, bo ja nie wiem, czy odwoływanie, wiesz, do końca jest... ja myślę, że akurat tego człowieka bym skojarzył z tym, że on, to jest takie wyświechtane, ale takie fajne powiedzenie, on by chyba chciał, żeby mecz się odbył, żeby mecze dalej życie trwało, żeby tak walczyć, bo uczcić właśnie można oczywiście spokojem, pewną tonacją oprawy imprezy sportowej, ale wiemy, no to jest okrutne, życie leci dalej, ale właśnie pamięć o nim właśnie musi pozostać wśród ludzi takich żywych, którzy tak go będą wspominać. No i tak, ja przynajmniej tak odbieram. Ci, którzy nie oglądali, my też, przyznam szczerze, no ja jestem strasznie podminowany tym, co się stało. Też miałem problemy dzisiaj, nawet Wojtek, tak na smutno trochę komentowaliśmy mecz Jastrzębskiego Węgla z Aluronem, no bo człowiek przeżywa takie sytuacje, te tragedie. Ja rozmawiałem z prezesem Trefla, Darkiem Gadomskim i tak, Trefl zwrócił się do PGS Krybełchatów o przełożenie meczu niedzielnego z uwagi na te tragedie, na to wszystko, co się wydarzyło. Ten mecz ma być rozegrany 14:45. Na ten moment zobaczymy, jak będzie. Natomiast wiem, że była taka intencja. Też nie wiadomo, kiedy będą uroczystości pogrzebowe prezydenta Pawła Adamowicza. Co więcej, Darek Gadomski powiedział, że też zwrócą się do CEF-u o przełożeniu meczu Ligi Mistrzów, bo oni za chwilę grają mecz Ligi Mistrzów. No wiemy, że w sposób szczególny prezydent świętej pamięci Paweł Adamowicz pomógł tej drużynie, ekipie z Gdańska, w ogóle przetrwać. Wiem, że zresztą też nie ukrywa tego w mediach społecznościowych Andrzej Anastazji, który był przyjacielem prezydenta Pawła Adamowicza. Zobaczymy, jak będzie, jeśli chodzi o ten mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Natomiast raz jeszcze dla pana prezydenta wielkie dzięki za te lata z Polską, nie tylko siatkówką, bo też ogólnie sportu, natomiast bardzo często nasze reprezentacje, no i teraz też będzie grała reprezentacja w Gdańsku. No myślę, że sportowcy będą ogromnym szacunkiem darzyli pamięć o tym człowieku. Tak, drodzy państwo, i tu niestety to jest tak, że będziemy przeżywać, a za chwilę też każdy mówi, dobrze, życie toczy się dalej i musi toczyć się dalej, bo przecież nie da się go zatrzymać, ale warto chyba się na chwilę, Wojtek, zatrzymać. Bo no właśnie w takich refleksja musi być, zwłaszcza, że jest to no, sposób śmierci nie... Nie jest naturalna, to nie jest naturalna śmierć starszych seniorów, których też żegnamy godnie, a to jest tragedia. Drodzy państwo, słuchajcie,
Nie będzie dziś na pewno na wesoło. Siatkarska plus Liga. Zakończyliśmy mecz Jastrzębskiego z Aluronem Wartą Virtu Zawiercie. Dwa sety mocne. Bęcki Aluron zebrał. Powalczył w secie trzecim, który wygrał. Natomiast no tak, czy zawiedzeni jesteśmy, czy nie? O dziwo, przy tej dużej różnicy punktowej w setach myślę, że ratował poziom gry tymi akcjami czysto sportowymi. Dobrze, przewaga sportową udowodnił Jastrzębski Węgiel. Lepsi gracze, lepsza jakość, duża ilość rezerwowych w Zawierciu. Ale walczyli, nie poddali się, nie spuścili nosa na kwintę, grali jak potrafili. A taka wartość grania, no można powiedzieć, że podstawowi gracze Zawiercia zawiedli. Bo wydaje mi się, że grupa rezerwowych no będzie miał taki, załóżmy, trudny wybór przed następnym meczem trener Lebiediew, kto w tej szóstce powinien się pojawić. Tak, mnóstwo pytań. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja przyznam szczerze i tutaj ja nic nie ukrywam, bo to jest prawda siatki. Jak gdzieś dwa tygodnie byłem... trochę w innym świecie, bo najpierw przygotowania do gali mistrzów sportu, za chwilę kolejna gala 90-lecia polskiej siatkówki. Pytacie, jak było na gali? Nie było łatwo. Nie było łatwo. Mówię o w trakcie, bo to był taki bardzo żywy organizm. Ja nie wiedziałem przed rozpoczęciem, w zasadzie w trakcie trwania gali dowiedziałem się, że jeszcze Fabio Azevedo wystąpi i przygotował taką niespodziankę w postaci ogłoszenia, że jesteśmy gospodarzem Mistrzostw Świata w 2020 roku wspólnie z reprezentacją Holandii. Także tam się to wszystko reżysersko mieszało. Po gali bardzo spokojnie. Znaczy ja wyszedłem szybko, znając naszych dzielnych walczaków z czasów Huberta Jerzego Wagnera. Próbowałeś się sprawdzić? Nie, nawet nie podchodziłem, słuchajcie, chociaż mam już podejście do legendy. No tak, jedno udane, jedno mniej raczej udane. Mniej udane, tak. Także fajnie, że przyjechali nawet Mirek Rybaczewski z Francji. Włodek Stefański z Finlandii. Tak, Włodek Stefański, bo tak dużo ludzi... Bronek Bebel widziałem, tak, też chyba z Francji. Bebel, tak, był Bronek Bebel. Ja nie wszystkich tam nawet spotkałem, bo był taki natłok tych wszystkich genialnych. Wspaniale było widać te nasze kapitalne dziewczyny z tych lat, gdzie ja byłem dzieckiem. No, ciebie nie było nawet w planach jeszcze. 64-68, nasze brązowe medalistki olimpijskie. Tam się łzy polały i w ogóle. No, ja powiem szczerze, że też tych pań osobiście nie wszystkie poznałem. Było miło mi je w telewizji zobaczyć chociaż. To jest też nasza historia. Myślę, że każda dyscyplina powinna bardzo szanować swoje dzieci siatkarskie, swoją historię, bo to jest nasza duma i sława teraz. No. Pytacie, jak Bartek Kurek. No i to są kolejne te takie rzeczy, które się działy. W trakcie prowadzenia też dostaję informację na słuchaj, no bo jakby Bartek był zemdlał. Tak, no Bartek był w scenariuszu przewidziany do odbierania nagrody. Dostaje słuchaj, bo Bartek się słabiej poczuł i... Dużo wrażeń chyba Bartka dopadło. No dużo, ale też miał intensywny, strasznie intensywny, w ogóle ja nie mówię o tym dniu, natomiast intensywny, strasznie okres. Ten dzień to miał, słuchajcie, rozruch rano, za chwilę mecz, 14:45. A nie było misia? Był miś. Nie było misia. No i mikroelementy poszły. Trzeba uzupełniać elektrolity. Elektrolity, tak. Źle się poczuł, ale szybko wrócił do normy. No gdzieś na pewno te wszystkie... Takie gale też, Ciurku, nie idą, słyszałem od uczestników, że nie idą w parze z dobrą konsumpcją, bo nie wypada jeść w czasie tak dostojnych wystąpień i dekoracji, a już by się chciało coś o tej godzinie 10-11 do żołądka wprowadzić, no. Kurczę, za długie te, nie przeczytałem do końca odnośnie pań z lat 60. Będziemy wam tutaj tak mało dlaczego tego, no leni, no. Konkurencja, proszę państwa. Młodsi podgryzają. Jurek jest taki, że nie chroni starszych. Słuchajcie, no Bartek w porządku, wszystko jest okej. Przecież ostatecznie pojawił się na scenie. Szybka kropluweczka, te takie elektrolity. Tak, przyjął. No, słuchajcie, elektrolity. No. No schabowego mu nie by wypadało zjeść, proszę państwa, więc musiał dostać ale coś do... Ale później zjadł później solidne danie i wszystko... Nie, no dużo się zadziało w jego życiu. To są wszystko emocje, tak? To jest chłopak, który... No, na pewno badania powinien zrobić, No, każdy wiesz, co i jak, ale
To pokazuje, że każdy musi gdzieś tam... Słuchajcie, wszyscy, to nie wszyscy otrzymali puchary, znaczy wszystkie te złote drużyny, zostali te medale, wyróżnienia. To, że ich na scenie nie byli wszyscy, to jest jakby inna rzecz, natomiast wszyscy zostali honorowani. Już pytanie, czy jajecznicę jadłeś? Nie, czy była jajecznica? Nie było. Nie, słuchajcie, no ja godzinę, bo może półtorej niestety nie jestem cyborgiem, troszeczkę pobalowałem, jeśli chodzi o bawienie się, to na pewno podczas balu Mistrzostw Sportu, a teraz ciężka, bardzo ciężka gala, bardzo długa, wyczerpująca, więc nie siedziałem długo, jajecznicy nie było. Ale porozmawiajmy sobie, słuchajcie, teraz chwilę o tym, co nas czeka, bo w środę, się mamy poniedziałek, tak? Tak, w środę losowanie grup Mistrzostw Europy Pań. I mamy tak, słuchajcie, to są koszyki, to ci, którzy nie wiedzą. O, odwrotnie znowu. No dobra. Słuchajcie, my jesteśmy w pierwszym koszyku. Tylko nie sugerujmy się za bardzo. Tak, koszykiem. Rosja, Serbia, Polska, Włochy. Czyli jeśli jesteśmy w pierwszym koszyku, oznacza to, że nie trafimy na pewno na Serbię, na Włochy i na Rosję. Czyli na współtowarzyszy w tym koszu. Ale to nie jest tak, że Rosja jest jedynką, Serbia dwójką, Polska trójką, a czwórką reprezentacja Włoch i do nich będą inni dolosowani. Nie, to tak nie będzie, ponieważ mamy czterech gospodarzy. Tu gospodarski system zadziałał. Tak, i mamy przecież tak, Francję, Belgię, Holandię i Słowenię. W czterech krajach się odbędą te mistrzostwa. I teraz losujemy właśnie do tych krajów, czyli tam, już nie pamiętam, czy to jest A w grupie A, gdzieś to miałem, ale chyba grupa A to jest Francja, to już nieważne, czy B Słowenia, D Dania i C... Belgia. I Belgia, tak. I oni są jakby jedynką w tych grupach i do nich dolosowywujemy wtedy z koszyka pierwszego. Obyśmy do Francji nie trafili, bo mimo wszystko chyba najtrudniejszy przeciwnik. Tak? No Francja, pewnie, słuchajcie, Francja ale, jest, Wojtek, ale jest możliwa taka grupa. Francja, Polska, Niemcy i na przykład z tych najmocniejszych, Finlandia, tak? Byśmy tutaj najmocniejszy z trzeciego koszyka, na przykład. Później, no nie wiem, no to już szału nieba, no nie oszukujmy się. Ale taka, wiesz, Hiszpania i Austria, czy Czarnogóra. No, to już raczej jeden poziom. To już, tak, no. Ale poza tym, a z kim my mamy to przegrać? Ale z kim my to mamy przegrać? No to nie, pytanie. Tutaj przepraszam za... Cześć, Wojt, ale jesteśmy faworytem mistrzostw? No, jesteśmy faworytem do medali, to musimy się wbić w tą trójkę, no to na pewno. Tu oczywiście było dobrze? Pełny, a, widzisz, to mi widzisz, pełny szacunek, tu ten różek nagni, o dobrze się to układa. To jest tak, że my na pewno sportowo jesteśmy w grupie trzech, czterech zespołów, które będą zaliczane do faworytów, oczywiście do zwycięstwa. Ale powiedzmy sobie, no, z szacunkiem, że Europa jest no, mocna i nawet słabość troszkę Rosjan, a musimy liczyć, że Rosjanie na pewno powinni się troszeczkę podnieść. Poza tym ich ci młodzi gracze rozwijają się i na pewno będą się poprawiali. Nie wiem, jak oni sobie zrobią porządek z trenerem, no to jest inny temat. Myślę, że Włosi będą pałać, rządzą rewanżu i tutaj może potencjał Włochów nie jest jakiś szczególnie wielki. No, ale też pamiętajmy, no i ta Francja zraniona, która dalej jest zespołem bardzo groźnym i przede wszystkim, no właśnie tak jak mówię, rozdrażniona. I też musi zrobić porządek w swoich szeregach, jeśli chodzi o atmosferę. Nie wiem, co z trenerami, bo to mogą się i rosyjscy, i francuscy trenerzy nie utrzymać. Poczekajcie, słuchajcie, nie, to nie jest tak. Tu nie ma Francji, bo Francja jest jednym z gospodarzy. To są koszyki. Z tych koszyków będziemy losować, bo tak, Mistrzostwa Europy zostały poszerzone. Mamy 24 zespoły, 4 gospodarzy i tu 20 zespołów podzielonych na 5 koszyków. Francja, Belgia, Słowenia i Holandia. To są gospodarze. I tak, i teraz zobaczymy, teraz jest pytanie też, gdzie my zagramy, tak? Czy pojedziemy do Francji? Jak powiedziałeś, że 5 koszyków, to oznaczałoby, żeby... No 20 zespołów plus 4 gospodarze, 24. Tak. Będziemy mieli 4 grupy po 6. 4 po 6, no to 4. Nie. 5 koszyków, 5 koszyków, 4 grupy w 4 krajach. No tak, bo jedną grupę trzeba zagrać na innym kontynencie wtedy. Tak, czyli tak to wygląda. 18.30 w Polsacie Sport Extra. Będziemy transmitować to losowanie z Brukseli.
I wtedy zobaczymy. To są Mistrzostwa Europy Panów. W poniedziałek natomiast przyszły, z tego co pamiętam, losowanie Mistrzostw Europy Pań, ale na razie o Panach, bo tak, dochodzi do nas Wilfredo Leon. Natomiast pamiętajmy, nasza impreza docelowa to są kwalifikacje olimpijskie na początku sierpnia. Tam już Wilfredo będzie grał, ale tak, on nam pomoże na pewno, tak? Bo nie mówmy, że to z Wilfredo to my już wszystko. Nie, ale on nam na pewno pomoże. Pomoże jeszcze podwyższyć poziom sportowy. Natomiast na ten moment, patrząc na naszych reprezentantów, tych kluczowych, tak? To jest dobrze. No. Tutaj nie mamy chyba problemów. No myślę, że będzie miał spory ból głowy. Heinen, choć też wiemy, że on jak na kogoś postawi i mu zaufa, to też może to działać i będzie bardzo ciężko, podejrzewam, rozhermetyzować tą grupę. I tu nie o to chodzi. Leon, no będzie, to nie ma opcji. To nie jest tak, że on dostaje coś za darmo, bo on nie dostaje za darmo. On dostaje za swój poziom gry, który prezentuje na w innych miejscach. Ale tu myślę, że atmosfera i walka w tym zespole wewnętrzna jest, ale taka bardzo pozytywna. Heinen też będzie o to dbał. Natomiast to, co Jurek zwrócił uwagę, myślę, że też wiecie o tym, no sezon jest strasznie przeładowany i może się okazać, że na przykład Mistrzostwa Europy będą imprezą drugoplanową w tym momencie. Bo życzmy sobie chyba wszyscy tego, żebyśmy turniej kwalifikacyjny wygrali, zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i wtedy może trener naprawdę rok 2019 poświęcić w jakiś sposób, może z lekką utratą jakości, ale niekoniecznie, na pogranie bardzo szeroko tak, kadrowo. Okej, Wojtek. Ale nie wszystkie imprezy tak, bym ale, poświęcił. Tak, absolutnie. Ja też, bo jeśli zdobywanie mamy medal Mistrzostw Europy, to nie jest dla nas taka codzienność. No, a jeśli już mamy fajną, a możemy mieć naprawdę fajną kapelkę. Nie, no Puchar Świata bym całkowicie, wyeliminował na tych podstawowych graczy, bo to będzie już taka niepotrzebna mordęga, ale wielu graczy chętnie by ten Puchar Świata zagrało. Tak, no bo my nie na wygrywy dużo medali zdobyliśmy, ale też ale na półeczce miejsce jeszcze jest. Jest absolutnie na półeczce miejsce, na puchary, na medale, więc taki sezon, gdzie znowu ma być rotacja w trakcie Ligi Narodów. No oczywiście to przygotowanie pod... No tego jestem bardzo ciekaw, jak on to poprowadzi. Powiem ci szczerze, że ten czas między Ligą Narodów a kwalifikacjami daje tam trochę przestrzeni, ale tak znowu nie grać całej Ligi Narodów, mogę sobie wyobrazić, że na przykład dwóch, trzech podstawowych, no chociażby Bartek, nie gra całej Ligi Narodów i tak troszeczkę od razu wejść w ten turniej z jakimś, no chyba ten turniej Memorio Wagnera, tak będziemy mieli, który będzie nam pomagał się przygotować. Tak, to chyba będzie, że będzie przed, to będzie taki test, no bo trzeba zagrać kilka spotkań przed. No mamy tak, kończymy Ligę Narodów na początku lipca, no i masz miesiąc. No i co tu zrobić? No to rozpuścić? No, na ile? Na tydzień? I 3 tygodnie starczy? Tym, które... Cztery, nie, no. Jeśli już ich nie chcesz w Lidze Narodów, tych niektórych, to dajesz im urlop i zaczynasz po Lidze Narodów pełne dobre przygotowania któregoś tam dnia, którego sobie tam już wyliczy, bo my chyba poprowadzimy, posłuchajcie, dwie reprezentacje. No na pewno będą dwie. Bo to nie będą dwie, to nie będzie jedna duża grupa trenująca wspólnie, tylko ona będzie pewnie mieszać się między sobą ewentualnie w jakiejś symbiozie takiej. Ale one będą trenowały, podejrzewam, w dwóch osobnych jakby miejscach, bo troszkę za dużo, no wiecie, byłoby zawodników na hali. Gdy jest 20 paru zawodników na hali, trochę ciężko się prowadzić zajęcia, albo trzeba je dzielić na grupy po prostu. Tak. Że w turnieju... Tak. Mówił, ja rozmawiałem z nim jeszcze przed świętami, że tak ma być, że w Polsce najlepsi... A który turniej polski mamy, bo tak trochę teraz... Szybko mamy, od razu w... Czyli tak jakby jeszcze trochę na energii ligowej jeszcze zagrają, tak, a potem ewentualnie tak. Wyciszenie. No posłuchajcie, mamy trenera, ufajmy mu, no chyba nie ma podejrzeń, że nie da sobie rady, jakoś radę sobie musi dać, także myślę, że my mu nie układajmy kalendarza, to on niech powie, jak to widzi, a raczej nie to, że ślepo akceptujemy, ale będziemy to chcieli zrozumieć i wydaje się, że no, on ma na to plan. Tak, no mamy zespół naprawdę, teraz ja jestem przekonany, że teraz grube lata siatkówki mogą być, naprawdę, bo mamy i fajnych młodych chłopaków,
Ci doświadczeni dalej są młodzi, bo nie można powiedzieć, że Michał Kubiak to jest zawodnik, który jeszcze zagra sezon. On może, ale to będzie jego decyzja, natomiast on spokojnie jeszcze może 3-4 lata. Do igrzysk myślę, że mamy grupę, która no tylko odpukać, tylko kontuzja może wyeliminować któregoś zawodnika, bo chyba akces do grania w kadrze zgłoszą jakby wszyscy, tu nikt nie potrzebuje. Widać, Karol Kłos już podnosi rękę, że chciałby wrócić do reprezentacji. Karol jakby też zrezygnował sam, bo wiedział, że jego zdrowie szwankuje i że nie ma co udawać, że może, jak nie może. A teraz powiedział, że po prostu jest zdrowy. No, ja myślę, że wszyscy zawodnicy zgłaszają akces do kadry i żaden zawodnik, nawet nie wyobrażam sobie, żeby odmówił. Nawet myślę, że stawianie warunków to trochę brzmi niebezpiecznie, bo warunki będzie raczej stawiał trener i prowadził, ale on ich prowadził bardzo logicznie, więc choć wydawało się, że czasami nawet i beztreningowo potrafił wysłać kogoś do Australii, żeby pograł. Bardziej się martwimy o kilku graczy, którzy mają chroniczne kontuzje, którzy jakby w czasie ligowym nie za bardzo budują swoją fizykę i raczej po sezonie są strasznie, strasznie wyeksploatowani i wymagają takiego gruntownego wręcz leczenia. Ale ja nie chcę wchodzić ani w kompetencje medyków, ani tym bardziej w kompetencje ludzi od przygotowania fizycznego i samego selekcjonera. Tak, to rzucacie teraz nazwisko za nazwiskiem. Bednosz, Bartek był w tej reprezentacji, tak? Mówicie Włodarczyk, bo gra we Włoszech. Mówicie Piotr Łukasik, bo się tutaj pokazał, to takich zmian nie będzie. Kochani, siatkówka to nie łapanie pcheł. To jedno, nikt nikogo nie chroni, niech walczą, niech rywalizują, trener niech podejmie decyzję, jest na pewno potencjał. Jest potencjał w wielu miejscach, ale też pamiętajcie, że to nie jest tak, że wychodzisz w koszulce z orzełkiem i jesteś nagle orłem. Jednych to potrafi przytłoczyć. Nie będę wymieniał nazwisk, ale paru graczy miało ciężko w tej koszulce odpalić. Chociażby to wymieniony Bednosz, jeśli już padło nazwisko, Śliwka, prawda? Jak ciężko bywało. Szalpuk, jak ciężko bywało. No każdy troszkę musi tej soli siatkarskiej też połknąć, która nie jest taka smaczna. Ale niech trafia trener i myślę, że te dwie reprezentacje i pogranie, a wszyscy chcą być. Tu naprawdę chcą w tej kadrze być i oni będą... A bardzo fajnie się stało, że właściwie większość naszych reprezentantów gra i gra w dobrych miejscach. No. Słuchajcie, pytacie o Gwardię Wrocław. Ja nie będę tego tematu teraz podejmować, po prostu nie znam szczegółów. Tak jak mówię, ja byłem trochę wyłączony i te inne zajęcia w muszce, ale muszkę już schowałem do szafy, mam nadzieję, że jej szybko nie wyciągnę. Więc ja po prostu muszę najpierw się rozeznać w temacie Gwardii Wrocław i hali. Coś się stało? Że grali zagrywkę z korytarza? No nie, że z tego co ja gdzieś tam, że wywalenie jest z Krupniczej. Z hali. To jeszcze większy problem. No to tego nie wiemy. Nie, to nie wchodzimy w ten temat. Znaczy, prosimy, to jak mówię, ja dopiero muszę, jeśli mam się nim zająć, to chciałbym rozwijać jakąkolwiek wiedzę. Jakiś jeden drobny, śmieszny filmik, gdzie tam po prostu przypomniały mi się moje czasy, bo tam się zagrywało z między filarami tego takich, to nie są korytarze, to są takie podcienie, jak to się mówi. Tak jest. Takie jak sukiennice mają, tylko trochę mniejsze. Tak. Nawet studio tam kiedyś robiliśmy Polsatu jeszcze. Nie wiem, jak zaczynaliśmy. To było możliwe. Ja też nie wiem, ale pamiętam w narożniku, na boisku, jak się zaczynał mecz. Mogę powiedzieć, że hala Gwardii była ciut lepsza od hali, od sali 29 listopada Legii. U nas było nisko, ciepło i wąsko. U nich było wąsko, zimno, ale wysoko. Tak jest. O, ja poproszę Tomka Swędrowskiego, słuchajcie. To będzie żeby lepiej wybadał temat, i z Tomkiem, tak. I Tomek wszystko wybada i z Tomkiem porozmawiamy na temat tej sytuacji, jak będziemy mieli po prostu wiedzę, bo bez wiedzy to nie będziemy tu siedzieć i ściemniać z panem Wojciechem, bo to przecież nie o to chodzi. To dobrze, zbliża się, jeszcze ćwierćfinały, to nie będziemy o Pucharze Polski rozmawiać, bo zobaczymy, jak potoczą się ćwierćfinały. Hit oczywiście z Krazaksa. To byłby hit. Gdyby nieaktualna sytuacja Skry. Tak. Ja myślę, że to jest bardzo trudny mecz dla Skry. Trudny mecz dla Skry. Bo trzeba sobie tam poukładać niektóre rzeczy w tym sezonie i jak tu się wymknie kolejna, pewnie przegrać dzisiaj z Aksą jest wpisane w scenariusz.
Ale gdzieś na końcu liczysz no, łupy i łupów brak. No Skra nie przywykła, że tak powiem, wszystko tracić. Zobaczymy, jak się Skra zdąży odbudować, a Zaxa utrzyma jakość gry, no to możemy mieć po prostu no, hit sportowy. Ale zapowiada się, że to jest walka Skry o morale na cały sezon być może. Tak, gdzieś problemy Mariusza Blazłego też nie pomagają. No, ostatnio te kontuzje też tak nagle zniknął Szalpuk. Nie wiem, nawet się nie dopytałem, co się stało, jaka kontuzja, ale faktycznie no, sporo kontuzji, bo jeszcze one jakoś wykwitły po przerwie, gdzie trochę zespoły, już dawno Jurek zespoły nie miały tak wygodnych świąt w sumie. No, w miarę święta i ta przerwa, coś tam jeszcze przed Sylwestrem się zagrało, ale potem aż do 12. Także było troszkę czasu i pograć, i nawet grali mecze kontrolne, i towarzyskie, i międzynarodowe. Także ten okres wydaje się, że przeważnie nie jest taki kontuzjogenny. A tu nagle zespoły po tej przerwie, gdzieś parę tych krzyżyków czerwonych się tam pojawiło i zawodnicy, absencje zawodników. No to zobaczymy, jak będzie w takim razie w tym meczu. Później finałowy turniej oczywiście pokażemy. I to będzie dobry moment, żeby też właśnie ten rozpracować tam sytuację Gwardii, o co tam... Kaman. Zauważyłem, ktoś pyta, jak sobie Fabian radzi. No tam wyniki to widzicie. Nie, no wygrali jeden. Nie broni. Oni są zespołem, moim zdaniem, na 5., 6. miejsce. Będzie im bardzo ciężko przebić się wyżej. Troszkę się na pewno mają problemy kadrowe, bo Sawin, którego zawodnika pewnie kojarzycie, złamał palec, no i to jest taka właśnie kontuzja na 8 tygodni. A oni mają 3 przyjmujących, no i zostali z 2. Środkowy też coś tam nie domagał. No i poza tym, no, jak to pewnie też w wielu klubach w Rosji jest też tak samo, że pan prezydent się może zdenerwować i Plamen też tam nie ma łatwo. Ale oni zagrali bardzo nierówno. Wygrali mecz ważny dla nich teraz z Fakiełem, którego znamy, tutaj zdobył ten medal mistrzostw klubowych świata. Natomiast no, przegrali mecz z takim zespołem z dołu tabeli, który tam ma ogromne problemy kadrowe i to ich tam za to dostali dużą burę. Fabian mówi, że jest ciężko. Teraz do końca zrozumiał mentalność niektórych Rosjan, że są to zawodnicy tak samo potężni fizycznie, jak słabi psychicznie. To mniej więcej jest w odwrotnej proporcji. To oni tacy są. Troszkę marudy, troszkę delikatni, niewidzący u siebie, no jak to mówimy, grabi w oczy, wokół, ale znajdą źdźbło u kogoś. No i tacy, nie pasuje ich postawa życiowa, taka zachowań do jakby duszy. Duszę mają delikatną i taką, powiedział mi, że duże, trudne doświadczenie, choć się czuję zawodnikiem dojrzałym i doświadczonym. Tak. Nowe. No ale Pałwala się nauczył. No i słabo z lepieniem, bo mówi, że raz się zagapił, że było od -32 i zostawił samochód na dworzu, to ale akurat dostał nowy samochód, więc w miarę akumulator, podejrzewam, zadziałał, ale żaden z Rosjanin już pod halą nie odpalił samochodu. Znaczy oni z akumulatorami chodzą na treningi, no, wracają. Tego mi nie powiedział, tego nie wiem, ale faktycznie, no wiecie, pewnie przeżycie dla wszystkich z nas by było, nawet Polaków, którzy zimy jakieś tam mamy i pamiętamy, zwłaszcza ja, Jurek może mniej. Młodsi z was pewnie nie, ale no -20 w Polsce nie jest jakimś wielkim tam wydarzeniem, choć jest. A tam dopiero od 35 się zaczyna jakby rozmowa o zimie. Słuchajcie, mam. Ale będzie dobrze. Krioterapia dobrze działa. Troszkę narzeka małżonka z malutką córeczką, no bo tylko wyjazd na balkon i trzeba szybciej z balkonu uciekać. Już na dwór wyjść się raczej rozsądnie nie da. Dobrze. To tyle prywatnie. Dobra, to tyle o Fabianie. Słuchajcie, nie będziemy dzisiaj w tym trudnym dniu dużo wam czasu zajmować. Przypominam, losowanie w środę Mistrzostw Europy. Środa 18:30 w Polsacie Sport. Wtedy siatkarze poznają rywali w walce o awans do... Nie, walce o awans do finału Mistrzostw Europy. Tak. Tak się zastanawiam się, gdzie by było dobrze, żeby zagrać. Może w Słowenii, w Belgii, w Holandii? Może w Holandii? Posłuchaj, tak, Belgia, dobre piwo, dobre frytki, dobre mule. No, właśnie. Słowenii, może jakaś baranina. Ten trop no właśnie. No i miś by coś tam zobaczymy. We Francji tam byliśmy ostatnio, to nie. Nie. Zależy jaki region Francji. Tutaj no, przeżyłem 5 pięknych sezonów w Bordeaux. Jak będzie grupa w Bordeaux, to bym bardzo chciał pojechać. Ale jeśli gdzie indziej, to Francja, wiecie państwo, ci co znacie, że jest różna. Ona jest wymieszana, choć kulinarnie, no bez zarzutu. Wojtek, do Holandii leć. Holandia to jest taki...
Lećmy do Holandii. Posłuchaj. Dlaczego w Holandii? Nie, bo nie byłem dawno. No. A, mamy paru znajomych. Ale tak, tam chyba najsłabsze jedzenie, to ci od razu powiem. Ale ja to akurat wiesz, że to nie jest dla mnie problem. No tak, a dla mnie już dłużej. Ale to są Szkoci Europy wyrzuceni za rozrzutność do Holandii. No dobrze, ale dawno nie byłem piękny, w Holandii. Piękny, ładny, mały kraj. No. A zależy jeszcze gdzie. Też wiesz co, ale ty byś tam zniknął w niektórych miejscach, bo tam średnia przeciętna wzrostu kobiet jest 1,82 m. A mężczyzn chyba z 90. Z zasiewu, czy jestem? Pewnie, że jestem. Nie widać. Dobrze, co nam los przyniesie, nie ma znaczenia. Tak. Fajne, ciekawe kraje europejskie. Myślę, że zorganizacyjnie udźwigną, choć chyba najlepsze obiekty. O, gdzie najlepsze obiekty? Mam trochę obawy. Ci powiem, wszystkie kraje z takimi obiektami lekko przykurzonymi na grupę eliminacyjną, musiałby się pojawić dobre miasta, żeby się tam sprężyć. Raczej obiekty miejskie, bo klubowe to nie tak łatwo znaleźć dobre obiekty. Oni nie mają za dobrych klubowych obiektów. No właśnie, bo tak, bo na Słowenia mnie trochę, tam może mogą kibice nie przyjść. Pamiętasz mecze reprezentacji nawet Słowenii, tam siedziało garstka ludzi. Graliśmy tam no eliminację. Dobrze, nie łammy sobie na razie głowy. No poczekajmy, kogo trafimy, a potem już kierunek bardziej popatrzmy na to, kogo trafimy, bo to zawsze trzeba tam jakoś. Tak, bo tak docenić. Jak mówię, może być taka grupa Polska, Francja, Polska, Niemcy. No to już jest taka grupa, w której trzeba się... A, bo jest jedno podobno, Wojtek, jest jedno podobno zastrzeżenie, czyli nie mogą trafić do jednej grupy mistrzowie i wicemistrzowie Europy sprzed... Z Polski. Ja pamiętam, był finał Rosja-Niemcy, czyli jeśli będą Rosjanie, to już nie może być Niemcy. To nie mogą być Niemcy, czyli jakby podwaja się możliwość właśnie na to, żeby wpaść na reprezentację Niemiec. Ale może być, słuchajcie, taka grupa. Na przykład Polska, Turcja, Estonia, Grecja i Rumunia. Czy to ma znaczenie zresztą dla naszych? No nie powinno. No, generalnie myślę, że słowo faworyt przylepiam do medalu. Medal wydaje się dla tej reprezentacji w tym jej okresie jakby siatkarskiego etapu dla tych zawodników to jest to, co oni na pewno będą walczyć, a na pewno wielu powie, no mierzymy w złoto. No tak, i to byłoby cudownie, bo to też będzie, Wojtek, jeszcze inaczej. Byłoby cudownie, gdyby, i ja jestem przekonany, że tak będzie, że musimy mieć już na tym Euro kwalifikację olimpijską. Bo jak nie będzie kwalifikacji olimpijskiej, to się zacznie, wiesz, zaczną się nerwy. Coś ciekawego tam... Może nerwy nie. No ktoś tam tak troszeczkę dzisiaj ten temat zobaczyłem. Tak powiem szczerze, że trochę mi się nie podoba. Wprawdzie ja też tam kiedyś się zająknąłem, może zbyt ostro do chłopaków, ale klub kibica... Jak to był wkład do naszej koszulki, jesteś wkładem do koszulki, no słabo, to wasz atakujący. Nie wiem, o co wam tam chodzi, ale tak po męsku wam powiem, idźcie na jednego dobrego browara i będzie git. Ale wkład taki duży, jeden z większych wkładów. Ale nikogo chyba nie namawiamy do rękoczynów i do wyjaśniania. Ja wolałbym, żebyście się po męsku ze swoim graczem spotkali i uścisnęli sobie na końcu dłoń, to będzie lepiej. Mówisz o elektrolitach też. Bo dozwolonych dla niego i dla was. Tak, Resovia. No ja powiedziałem, słuchajcie, na uniwersytecie spotkaliśmy się z grupą kapitalnych studentów. Ja akurat nie wróżę tutaj sukcesu w tym sezonie, co nie jest teraz jakby wielkim wyczynem. Natomiast ja nie widzę Resovii w szóstce, Wojtek. To jest moje zdanie. No to już matematyka zaczyna tutaj, że tak powiem, nieubłaganie funkcjonować. Gdzieś tam ktoś chyba, kto lubi takie rzeczy, no to chyba jeszcze dwa meczyki nie z pełną pulą punktową i zdaje się matematycznie może to się skurczyć. Choć na razie, jak to powiedział też Tomek Stendryski, mimo porażki w Warszawie, no jeszcze matematyka ich broni, ale to zaczyna być taka już matematyka, jak się mówi o takiej tej wyższej matematyce, to jest bardzo już taka trudna, no. Widziałem coś tam o pierścieniach. Posłuchajcie, będzie dobrze, ponieważ już jeden projekt mamy taki, powiedzmy, przez nasze małe grono zaakceptowane. Widziałem, że i wy wyraziliście swoje opinie. Dziękujemy.
Choć nie wszystkim wszystko się podoba, ale jeszcze taki się nie urodził. Natomiast włączyła się, że tak powiem, drobna konkurencja jubilerska, która zaproponuje nam drugi, może zrobimy drobny quiz. Tak, tak, który się bardziej... Choć bardziej bym marzylibyśmy, bo już mówię to, wciągnąłem w to kolegów, więc mówię to już w liczbie mnogiej, że no przecież możemy zrobić edycję 2014. Oczywiście. Możemy zrobić edycję za Mistrzostwo Europy 2000. Tylko za co, Wojtuś? Tylko, proszę Państwa, mierz siły na zamiary. No tak, no my nie, musimy też to sfinansować, się nie bądźmy, o tym. Nie bądźmy, że tak powiem, halo do przodu, ale chętni do pomocy są. Są również piersi chętni, że tak powiem, finansowo wesprzeć. Tak, żeby przyjaciele siatkówki. My nie chcemy sięgać po pieniądze ani wielkich koncernów, ani wielkich sponsorów, tych najbardziej sławnych, znanych. My chcemy, że tak powiem, jako że to jest odruch serca, to również te pierścienie niech będą sfinansowane z serca, a nie tylko ze zwykłego tam biznesu, tak. Czy takiego, no, czegoś innego. Słuchaj, a propos zaproszeń dla siatkarek, bo tutaj też się pytacie, słuchajcie, to nie do nas, nie ten adres zaproszenia rozsyłał Polski Związek Piłki Siatkowej, zatem to tam trzeba się, jeśli to interesuje, dopytywać. Tak, a kończąc sprawę pierścieni, no chcielibyśmy, żeby to wszystko odbywało się już w czasie sezonu reprezentacyjnego, żeby tam gdzieś po kolei spotykać się i tak. Choć może tak trochę wystartujemy w końcówce ligi. No, może, zobaczymy. No zobaczymy, jak się uda. No, żeby każdy tak uroczyście... odcinek prawdy siatki, tak? Tak, chcemy tak. Uroczyście po naszemu. Czyli naszemu. Co będzie? Czyli będzie, jak się ten sosik z Bułgarii nazywał? Ostry sosik? No. No już teraz mi wyleciało z głowy, ale dobry był. Dobry. Czyli będzie sosik, paróweczka. Może być i tak, może być swojsko. Myślę, że będziemy gościć właśnie tych darczyńców, sponsorów. Bo to są ludzie z siatkówki, podejrzewam, że to będą ludzie stricto z siatkówki, których nie znacie, ale to są ludzie tak. Z nami bardzo blisko związani. No i myślę, że każdy zawodnik opowie trochę fajnych rzeczy, już zdradzając na drobne jakieś tam kulisy, jak to wszystko przeżywał. I to będą fajne odcinki, tak, no, po prostu fajne i odcinki. I to będzie wprawdzie. A będziemy się zbliżać do sezonu kadrowego, albo już będziemy w sezonie kadrowym. Ale w muchę się wystroisz wtedy, jak będzie taki dostojny ten Wojciech w muszce, słuchajcie. No. To już chyba nie jest to możliwe. Byłby szok. To jest chyba niemożliwe. To byłby szok. Słuchajcie, nie damy wam żadnych linków do zrzutki, bo nie będziemy się zrzucać, bo zrzucać się możemy pomagając dzieciom, pomagając osobom chorym, jak wielka sprawa z pomocą dla Bruno, całego środowiska, nieprawdopodobna to jest historia. Tu byliście rewelacyjni. Dlatego też no, absolutnie nie mamy w planach tutaj żadnych zrzuty na sygnety dla mistrzów finansowo. Gdzie jest Lepka? Słuchaj, Lepka jest w Argentynie. Jest reprezentacją w Gałę gra tam. Poleciał na kilka dni. Co rok mają chyba takie jeden Mają takie wypady integracyjne. Mają takie wypady, tak. I zobaczymy. Ale łomot dostaną Argentynę chyba, nie zwracam. Ale Lepka im tam się wgryzie, znając jego charakter. Ale dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za to spotkanie. Smutny dzień, przykry dzień, o tym będziemy podkreślać. Także my działamy, robimy swoje, będziemy się spotykać na kanale Prawda Siatki i informować was co i jak. Dziękuję serdecznie, Wojtek. Kłaniam się, Jurku, i dzięki. Cześć. Spokojnego wieczoru, bo miły na pewno nie będzie, bo...